Dzień dobry z Varadero, to przepiękna plaża w turystycznej części Kuby. Przyjeżdżają tu głównie Kanadyjczycy, Rosjanie, także mieszkańcy Ameryki Południowej, ale co jakiś czas słychać również język polski. Są tu również miejsca, gdzie na horyzoncie nie zobaczymy nikogo. Można zatrzymać się u miejscowych oraz w hotelach, zależnie kto w jaki sposób chce spędzać czas. Trzeba jednak uważać, co się rezerwuje. Mam wrażenie, że nawet uznane portale nie wiedzą do końca, co oferują lub po prostu nie aktualizują swojej oferty, posiłkując się zdjęciami sprzed lat. Trzeba pamiętać, dokąd się leci. To kraj bez prostego dostępu do internetu, z dwoma walutami, biedą, którą widać wszędzie. Państwo, w którym nie przestrzega się praw człowieka. Mieszkańcy są jednak uśmiechnięci i bardzo życzliwi. Turyści nie mają się czego obawiać. Polacy są lubiani na wyspie, a Kubańczycy mają sentyment do Fiatu 126P, które trafiły tu w ramach bratniej pomocy i wciąż jeżdżą po ulicach Kuby. Nazywa się je Fiat Polacco. W Varadero, jak w każdym nadmorskim kurorcie, można popłynąć katamaranem i popatrzeć na kolorowe ryby. Spore wrażenie robi piękna plaża, złoty piasek i turkusowa woda. Varadero to, jak podkreśla się w przewodnikach, jeden z największych kurortów na Karaibach. Varadero zwiedzimy jeżdżąc tym cackiem Ford z 1927 roku. Ten poczciwy staruszek lata świetności ma już dawno za sobą, ale jak na 90-latka na drodze radzi sobie całkiem nieźle. I o ile znam kubańskie realia, będzie jeszcze długo woził turystów, choć już dawno powinien być w muzeum. Co prawda, właściciel zaszalał trochę z kolorami, no ale to rzecz gusto. Podobnie jak Tawanie, można tu spotkać na ulicach stare Chevrolety, Cadillaki, Fordy, Łady czy właśnie Fiaty 126P. Varadero znajduje się jakieś 2 godziny drogi jazdy samochodem od stolicy Kuby, Hawany. Jeżeli ktoś planuje wyjazd do Hawany i chciałby udać się potem do Varadero, to może skorzystać z autobusu lub wziąć taksówkę. Taksówka to droższa opcja oczywiście, za taki indywidualny transport trzeba zapłacić około $100. Można też bezpośrednio przylecieć do Varadero. W pobliżu znajduje się lotnisko. Jest tu sporo restauracji i barów. Ten należał dawno temu do Al Capone, amerykańskiego gangstera. W Varadero można wypocząć na ładnej plaży. Nie zmienia to jednak faktu, że to kraj wielkich kontrastów. Dlatego można trafić do hotelu, w którym lodówka wygląda tak. Nie otwierają się drzwi do pokoju, czy nie zamykają te prowadzące na balkon. I to w hotelu, który na swojej stronie informuje, że posiada 4 gwiazdki. Ale są i piękne miejsca, jak to z barem, winnicą, pięknie nakrytymi stołami. Zupełnie inne niż szara rzeczywistość na Kubie. I pobyt w takim miejscu można zapamiętać na długo. Pozdrawiam serdecznie z Varadero, do zobaczenia i usłyszenia. Kłaniam się nisko, Paweł Żuchowski.